Cześć, witajcie na C64portal.pl. Coś chcę wam dzisiaj pokazać. Słuchajcie, napisałem notkę po raz pierwszy od 30 lat, notkę w noterze. I zaraz się dowiecie dlaczego. Chodźcie ze mną. Pamiętacie swapowanie, wysyłanie dyskietek, znaczki z powrotem i tak dalej, i tak dalej. Pozwólcie, że ustawię kamerę. Ok, kamera stoi. Opowiem wam krótką historię. Może pamiętacie wysyłanie dyskietek, tak zwany swapping w latach 90. Dyskietki podpisane, tutaj sobie jeszcze zostawiłem moje stare dyskietki, fancy markerem złotym podpisywane dyskietki, wysyłane na dziesiątki, jeśli nie setki kopii za granicę z nadzieją, że ktoś odpisze. Czasami odpisywali i przysyłali, wiecie, tekturki wzmacniające, które miały wzmacniać, żeby się dyskietka nie połamała, czy nie uszkodziła w trakcie transportu. Czasami ktoś nakleił, jak to tutaj widać, czasami ktoś nakleił naklejkę Fairlight, Vagabonds, później ja swoją, z takiego urządzenia robiącego etykiety po taniości też naklejałem i taka tekturka szła w świat, to jest autentyczna tekturka z lat 90., którą sobie zachowałem. Szła w świat, obklejona, jakieś Radio Europa. Czasami w tak zwanych sendach, czyli w paczuszkach zawierających dyskietkę, przychodziły takie zarąbiście wykonane w stylu graffiti koperty na dyskietki. Tą sobie też zachowałem, bo uznałem, że jest naprawdę, naprawdę świetna. Z Triadu. Albo taka. Z Acrise. Albo taka z Efektu. Tak to kiedyś się robiło, słuchajcie. Mega old school. Takie dodatki, żeby fajniej send wyglądał. Flash Inc. czy Flash Inc. Szwedzka grupa, bardzo popularna w 90-tych latach. Takie rzeczy przychodziły. Czasami ludzie dorzucali widokówkę. Na przykład tutaj dostałem kiedyś widokówkę z Karlowych Warów, Hej Tomek. Kurczę, będę musiał wyblurować adresy. GDPR, RODO i tak dalej. Czasami ktoś przysyłał, i to nie wiem, kto to dosłał. To mógł dosłać któryś z moich polskich kolegów, którym się wymieniałem. Takie widokówki. Grafiki prawdopodobnie, ta jest na pewno grafika Hajime Sarayama. Ta nie wiem, ale pokazuję je dlatego, że tu zrobię małe cięcie, no bo przecież to są jedne z najważniejszych grafik na Commodore 64. I po cięciu na przykład czasami przychodziły takie wczesne wersje Instagrama czy Facebooka bardziej, gdzie tutaj na przykład ten sam mój kolega z Czech przysłał mi relacje z ich wewnętrznego party. Tak się kiedyś zdjęcia wysyłało, słuchajcie. I chłopaki tutaj się dobrze bawili, jak i my wtedy na demoscenie. Uzbierałem sobie takich trochę pamiątek, ale dlaczego dzisiaj o tym mówię? Słuchajcie, muszę tutaj sięgnąć do kieszeni, bo niespodziewanie, najpierw dostałem SMS-a, co mnie bardzo zaskoczyło, że na mnie czeka paczka w paczkomacie, a w tej paczce było coś takiego. Słaby disk 64, na dodatek 3,5 calowy. Dość szybko doszedłem, że jest to przesyłka, czyli w swaperskim oldschoolowym języku send od kolegi Reboka, który już dał się nam we znaki, pomagając nam tutaj na portalu, bo na przykład materiał i
filmik o kartridżach muzycznych powstał dzięki Rebokowi, który nam podesłał wtedy kartridże, a teraz mi podesłał dyskietkę. To nawiązuje do pomysłu, słuchajcie, żeby wrócić do słapowania. Internety, e-maile, fora dyskusyjne, CSDB, C64portal.pl, C64scene.pl i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest fajne, YouTube i tak dalej, Instagramy. Ale nie ma nic lepszego niż otworzyć skrzynkę, w tym przypadku paczkomat, i wyciągnąć send z dyskietką, ze stafem, świeży wares, jak chcecie to nazywać. Przyjść do domu ze zniecierpliwieniem wyczekiwać, co się tutaj na tej dyskietce znajduje. Słuchajcie, no wracamy do słapowania. Nie wiem jak wy, ale my z Rebokiem właśnie zaczynamy wracać do słapowania. Rebok wysłał mi to już jakiś czas temu. Ja nagrywam to po dość dłuższej chwili. W końcu się zebrałem. W końcu się zebrałem i pokażę wam, czekajcie, to zostawię. Pokażę wam, jak to będzie wyglądało. Będzie wyglądało oldschoolowo. Jest noter. Kto chce, bez wielkiego spoilerowania, może sobie zapauzować i zobaczyć, co ja tutaj wypisuję. Carrion Pack numer 1, czyli pierwsza paczka od Carriona. No, jak zapauzujecie, to przeczytacie, że kilka niepublikowanych wcześniej rzeczy sobie tutaj na tej dyskietce umieściłem i do Reboka już to poleci. Przyciszę. Poleci to do Reboka i to nie jest nasze ostatnie słowo. Pomysł w ogóle wziął się stąd, że na C64scene.pl, czekajcie, wezmę te wszystkie gadżety, jeszcze o nich też słówko. Na C64scene.pl nasz kumpel Stefan, znany youtuber, zarzucił pomysł, żebyśmy może posłapowali w tych smutnych jak coś tam czasach. I my słapujemy, słuchajcie, naprawdę, to jest dużo lepsze niż odebrać maila, niż przeczytać nowy wpis na forum, czy komentarz pod filmem, czy na portalu. Wyciągnąć dyskietkę opakowaną w taką tekturkę niegniotącą, może coś tutaj nakleję. Nie nakleję, ale Rebok, dostaniesz coś dużo więcej niż tylko dyskietkę ode mnie, także w nagrodę za cierpliwość i oczekiwanie i w ogóle za twoją pomoc w portalu. Słuchajcie, nie ma nic lepszego. Zapakujemy to, wysyłam. Mam nadzieję, że parę dni i będzie u Reboka na drugim końcu Polski. No i zaczynamy słapowanie. Kto chce? Jak zapauzowaliście... Jeszcze raz. Jak zapauzowaliście notkę, w notce napisane jest, że niepublikowane wcześniej rzeczy. Niby nic specjalnego, ale ciekawostki, których na CSDB nie ma. Nie wszystko wam pokażę, bo też nie chcę Rebokowi spoilerować. Ale jak chcecie słapować, napiszcie do mnie. Napiszcie albo od razu wyślijcie dyskietkę z jakimiś waszymi produkcjami, programami, grafiką, muzyką, cokolwiek. Ja wybrałem parę rzeczy, które ostatnio mi się podobały, także znane. Ale oprócz tego na dyskietce, nie na tej, Rebok, wybacz, tej ci nie oddam, tą sobie zachowam, ale na takiej dyskietce 3,5-calowej albo na 5-calowej, jak będziecie chcieli, nagram parę rzeczy od siebie, plus parę rzeczy, które ostatnio mi się podobały na CSDB i taka paczuszka, plus trochę prywatnych słów od siebie możecie dostać w dyskietce. Słuchajcie, chrzanić XXI wiek, wracamy do słapowania. A przy okazji wygrzebywania tych ciekawostek, stwierdziłem, że mam jeszcze gdzieś tam w swoich pudełkach ze skarbami, tak. Gravity 97, no to już późne lata, to już nie scenowałem, to było jakieś komodorowsko, ale bardziej amigowskie party w Opolu. Nomen omen, ciekawostka, fajnie byłoby wtedy w Opolu na party. Tutaj mam Koszalin 95, to jest to party, gdzie z jednym znanym koderem z Commodore 64 obcięliśmy się na łyso. Było bardzo fajne party, bo paru kumpli z zagranicy przyjechało, z Holandii, jeśli dobrze pamiętam. Visual party tarnowskie, gruby, czyli już nie Carrion, wtedy trochę jaja robiliśmy. Elysium i Antia party też w Tarnowie. Party Asfixia.
typ biletu 40 tysięcy. Takie ceny kiedyś były, słuchajcie, który to jest 9,2. Elysium, Carrion, proszę bardzo. Gravity kolejne, ok, i kolejne Elysium Antiaparty. Macie więcej takich ciekawostek, to wrzucajcie, albo skanujcie i wrzućcie do senda, do koperty, razem z dyskietką, zawsze takie fajne rzeczy się oglądało. Powiem tak, wysyłam rzeczy, których nie ma na CSDB. Jak kiedyś się znajdą, to nie będę miał nic przeciwko, natomiast w tym momencie, w którym to wysyłam, to jest unikalne i dostaje to ta osoba, która do mnie napisała, która ze mną zaczyna swapować i wymieniać się dyskietkami. Słuchajcie, znaczki z powrotem, tak się kiedyś mówiło, w paczkomatach chyba nie ma znaczków, ale jakby co, to znaczki z powrotem, tekturkę z powrotem, zaczynamy swapować. Zaczynamy swapować. Cześć i do zobaczenia.